dalej jesteś w stanie oglądać obiekt, czy dalej lubisz ten film, czy no, jesteś tu, więc chyba tak. Myślę, że jestem dalej w stanie oglądać ten film i no, chyba raczej nic bym nie zmieniła. Miałam takie przemyślenia ostatnio, że chyba jednak zostawiłabym go w takiej formie, jaka jest teraz. Ale mam siłę dalej oglądać. Jak robię sobie dłuższe przerwy między festiwalami, to nawet z chęcią go oglądam. To może powiedzmy kilka słów, jak powstał ten film. Kiedy zrodził się w twojej głowie pomysł na tak oryginalny film, którego nawet trudno zdefiniować, co jest jego tematem, bo nie jest to film bardzo oczywisty. Znaczy, pomysł miałam już na początku studiów w szkole filmowej i przez 5 lat próbowałam ubrać ten pomysł w jakąś formę. Początkowo miał być to film fabularny. No teraz jest to film dokumentalny na granicy fabuły, więc gdzieś połączyłam te dwie formy. No i pomysł się wziął z tego, że po prostu miałam możliwość porozmawiania z moim tatą, który też jest nurkiem, i on gdzieś zaraził mnie tą historią i postanowiłam właśnie zrobić na ten temat film. Kasiu, ty byłaś odpowiedzialna za dźwięk, a także za produkcję. Film powstał przy udziale studia Munk, ale także studia Puk, które założyłaś, jeżeli mogłabyś powiedzieć kilka słów o swojej działalności i swojej roli przy filmie Obiekt. Moja działalność się głównie jednak skupia na robieniu dźwięku, ale Paulina jest jedyną osobą, która jest w stanie mnie wrobić w takie rzeczy jak produkcja filmowa. Czasami jestem też koproducentem filmów, na przykład Michała Marczaka albo Jana Jakuba-Kolskiego, ale to jest wtedy na zasadzie, że po prostu jakąś część mojej pracy wyceniam jako wkład koprodukcyjny. Natomiast Paulina już teraz po raz drugi, bo właśnie się przygotowujemy do Pauliny debiutu popularnego, wrobiła mnie też, będzie producentem tych filmów. Ale bardziej czujesz się dźwiękowcem niż producentem. No jasne, pewnie. Czy ty czujesz się dokumentalistką, bo jak Kasia wspomniała, pracujesz właśnie nad fabułą. Czy to była taka tylko wprawka na twojej drodze fabularnej? Piszesz też scenariusze, więc jakbyś siebie tutaj zdefiniowała? To znaczy, no, to ciekawe, bo ten kolejny pomysł na film to też wziął się z takiej prawdziwej historii, więc cały scenariusz jest oparty na prawdziwej postaci i być może też znajdą się w tym filmie popularnym jakieś takie wstawki dokumentalne, więc znowu będzie gdzieś na granicy fabuły i dokumentu, ale trudno mi określić, czy się czuję dokumentalistką. Tak życiowo to na pewno. Wiemy już, że Kasia się czuje dźwiękowcem głównie, więc chciałem cię jeszcze zapytać, jak wyglądała praca nad dźwiękiem w Obiekcie, bo ten film z jednej strony są oszałamiające zdjęcia, chociażby te zdjęcia podwodne, prawda? A z drugiej strony on pracuje właśnie w dużej mierze, ta tajemnica budowana jest przez dźwięk. To jak wspominasz pracę nad tym filmem? Było fajnie, ponieważ byłam producentem, byłam trochę swoim własnym szefem, Paulina mi też zostawiła wolną rękę. Więc no, zrobiłam to dokładnie tak, jak chciałam, bez żadnych ograniczeń z góry. Natomiast aż do momentu ostatecznej układki montażowej filmu nie miałam pomysłu na jakąś taką całą strukturę. W momencie, kiedy film już się złożył do kupy, to też od razu jakiś taki pomysł na szkic dźwiękowy się pojawił, a wszystkie te dźwięki były, no powiedzmy 90% było faktycznie nagrane na zdjęciach, niekoniecznie w tym samym czasie, co ujęcie, czyli nie był to dźwięk stuprocentowy, ale było to wszystko zebrane w sposób dokumentalny, opisane, skatalogowane, i jakby był pomysł na jakieś przeprowadzenie całości, to wystarczyło tych dźwięków, które były podobne, na przykład miałam jakieś dźwięki motorówek nagrywane pod wodą i było opisane, że brzmiał trochę właśnie jak te piły motorowe, więc już jak była koncepcja całości, to nie było trudno te dźwięki znaleźć i je do filmu wrzucić i później okazało się, że nawet to działa.